Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Siema, witam Was w kolejnym odcinku z kariery w biatlonowskiej grze. Ciśniemy Kevinem McAllisterem. Tym razem udajemy się do Pyeongchang, gdzie będziemy mieć trzy starty. Sprint, start masowy i bieg indywidualny. A po Pyeongchangu udamy się do Raubici. To już będzie w kolejnym odcinku na IBU Championship. Także kurczę, będzie się działo. Przed nami sprint, także... Zaraz tutaj sobie dobierzemy narty i będziemy startować. Dobra, startujemy gdzieś mniej więcej w połowie stawki, także jazda. Powiem Wam, że sobie wcześniej zagrałem wyścig z elitą, bo można sobie wybrać swojego zawodnika i w pojedynczym wyścigu wystartować. I powiem Wam, że kurde, szóste miejsce zająłem, także no, ciekawe to było. No a zobaczymy, jak sobie poradzimy tutaj ze zawodnikami naszego pokroju. No póki co, no ten sezon nawet spoko. Nawet spoko, 5 wygranych mamy. Liderujemy w klasyfikacji, także zobaczymy co nam z tego wyjdzie i jaki start będzie dzisiaj. Ciekawie mnie, czy te chińskie napisy tu u góry coś znaczą na tym budynku, czy tak po prostu są byle jak wpisane. Dobra, zbliżamy się do pierwszego strzelania i miejmy nadzieję, że będzie bezbłędne. No zajebiście. W poprzednim, o matko, w poprzednim tym, jak sobie jechałem tak luźno przed właśnie karierką, przed nagraniem odcinka, 6 strzelań miałem, 0 strzałów błędnych. Tutaj kurde, w pierwszym strzelaniu już od razu 2 pudła, no to kurde, tak to się nie da. Dobra, zobaczymy, na którym miejscu się pojawimy, no ale to będzie gdzieś pod koniec. 16 miejsce, no nic, no to musimy to biegiem nadrobić, zbliżamy się, lecimy do kolejnego strzelania. Dobra, strzelanie na stojaka. Miejmy nadzieję, że coś będzie lepiej. Dobra, czyściutko. Już jakieś straty mamy, niestety. Sztrelcow jest pierwszy, zobaczymy. Poniżej 10 sekund powinno być. O, 10 z hakiem. Szóste miejsce, no ale jeszcze połowa stawki za nami, także tak czy siak trzeba będzie cisnąć, ile fabryka dała i widzimy się na mecie. Dobra, rura do mety. Zobaczymy. No nawet trochę tutaj zdołałem nadrobić, może się uda. Jest, drugie miejsce, 1/10 przed Chengiem. Zobaczymy, na którym miejscu finalnie skończymy. O, trzecie. O, jeszcze trochę, kurczę, tutaj tych zawodników jest. Czwarte, piąte, szóste. No nie jest źle. Szóste miejsce. 13 sekund straty. Zobaczmy, jak tam przy strzelaniu. No, oczywiście, kurde, jak zawsze w okolicach ostatniego miejsca. I przechodzimy do kolejnego wyścigu. Tym razem start masowy i potem bieg indywidualny. W ogóle oglądaliście igrzyska? Jak tam uważacie, jakie wyniki? Bo ja oglądałem w sobotę sprint. Sprint mężczyzn, wygrał ten Norweg, jeden z braci B, chyba Johannes Tinges. Także powiem Wam, no, kurczę, działo się. Dobra, start masowy i ciśniemy. Dobra, lecimy z pierwszym strzelaniem. Cześciutko. Ale pan Lazowski, kurczę, tutaj nasz rywal główny, też bezbłędnie, o tutaj leci. Także lecimy, kurczę, z nim praktycznie łeb w łeb. No powiem Wam, jakąś tam przewagę sobie wypracowałem, kilku sekund, no bank. I znowu strzelanie na leżąco. Dobra, widzę, że tam Lazowski, a dopiero teraz jeden raz strzelił błędnie, bo tam widziałem, że jedną tablicę miał niezestrzeloną, sobie myślałem, pewnie błąda, dopiero w ostatnim strzale popełnił błęda. No i ciśniemy, no na razie, no przewaga dosyć ładna będzie.
zanim Lazowski wyjedzie. Co on tam robił na tym okrążeniu? Coś mu się tam kierunki popieprzyły. 9 sekund przewagi. No to na spokojnie, pan jakiś Japończyk, Kobunoki, kurczę, trzecie miejsce, bo tam bezbłędnie strzelał. No to na razie ładnie się to zapowiada. Strzelanie numer 3. No ponad 10 sekund mam przewagi. No i czyściutko. Oni dopiero zaczynają strzelać, a ja już kurczę, ze strzelnicy wybiegam zajebiście. Uciekam od nich. 11 sekund. No to jeszcze im dołożyłem sekundę, także jest gite z majonez. Spierdzielam im jeszcze bardziej. Dobra, ostatnie strzelanie. Mam jakieś 11 sekund przewagi, także kurczę, tylko na spokojniej i będzie git. No i czyściutko. Spieprzamy. Lazowski, Stromsheim z jednym błędem, także kurde. Oni będą tam między sobą pewnie walczyć o podium. Chyba, że jeszcze Zobel im przeszkodzi. Nie? Zobel też jedno pudło, czyli Lazowski i Stromsheim. Zobaczymy, w jakiej kolejności na mecie się pojawią. I ciśniemy do mety. Ostatnia prosta. Mamy zwycięstwo, także pięknie. Oddalamy się od niej. Większych przeciwników. Budujemy punkty nad nimi. Drugi Lazowski, trzeci Stromsheim. Także Ibioza. Jeszcze zobaczmy, jak tam ze strzelaniem. Oczywiście jak najbardziej na końcu. Jak zawsze najgorsze. Ale zwycięstwo jest. Dobra, mamy jakiś wybór. Dalej nie wiem, co to znaczy, ale zostawimy chyba pierwsze, że najlepsi zawodnicy biorą udział w jakimś tam wydarzeniu. Mniejsza z tym. Dobra, to by było. Nie, to nie by było na. To nie by było. Nie byłoby na tyle. Jeszcze przecież bieg indywidualny. Ciśniemy z tym przecież. Dobra, strzelanie numer 1. No i gites. Aktualnie 5 miejsce, sekunda straty, także zajebiście. I spadamy do drugiego strzelania. No i strzelanie numer 2 na stojaka tym razem. No i git. Tam patrzyłem, to pan Lazowski i pan... Kurczę, kto tam jeszcze był? O, Stromsheim i pan Capellari to pudłowali na swoich strzelaniach, także na razie jestem trochę lepszy od nich. Ogólnie no to jestem pierwszy, także zajebiście. No i ciśniemy do trzeciego strzelania. Strzelanie numer 3. Oj, czyściutko. Ale tak pomimo czystego strzelania mam tylko 5 sekund przewagi nad Dohertym, także też nie jest tak za dobrze. I ostatnie strzelanie na dziś. Ale ktoś tu pudłował. Mamy czyściutko. O kurde, z około 10-15 sekund będziemy mieć przewagi, także kurde, deklasacja? Nie, może nie deklasacja, ale ładny wynik. No i ciśniemy do mety, kurde, będzie dosyć pokaźny wynik. 26 sekund przewagi nad Schomerem. Także zwycięstwo raczej będzie. Tylko czy zmieni się układ podium, czy nie? Chyba nie. Nie zmieniło się. Jeszcze zobaczmy, jak tam oczywiście strzelanie. O, nie jestem ostatni. O kurde, tutaj nawet dobre strzelanie miałem. A tu, no, jestem ostatni. Dobra, mniejsza z tym. Kończymy ten odcinek. 2 zwycięstwa. Dwa zwycięstwa i jedno miejsce. Kurcze. Gdzie to jest? Total score. A mniejsza z tym. O kurde, 53 punkty przewagi nad Lazowskim. Także nawet spoko. I następny odcinek to będą
O kurczę, ile tutaj tego... Ujo, Stygwint! Co tu się dzieje w ogóle? World Championship. Mixed Relay, Sprint, Pursuit, Individual, Single, Mixed Relay. Ja pierdziele, ile tutaj tych startów mamy w World... Aha, World Championship. Co? Jakie World Championship? Aha, to jest chyba, że ja w tym będę startował. No dobra, no to polecimy sobie chyba z najlepszymi. Tak, no nic, no to następny odcinek zapowiada się obiecująco i co, dziękuję wielkie za, dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Kolejny odcinek będzie rozpierducha totalna.